No to uwaga. Moment, moment. Dobrze, dobrze, dobrze. Powiedzcie, kiedy będziecie gotowi. Najpierw dla fotografa. To jest tak, ani person, jaki jest tekst wszystkim? To one sprawiają, że żyje. Proszę nam teraz opowiedzieć. A, to one sprawiają, że żyje. To zacznij od tego. Dobrze, dobrze. Rozumiem, że pan kocha wszystkie swoje dzieci. Tak, wszystkie swoje książki. To one sprawiają, że żyje. Dobra. Rozumiem. Zaczynamy. Proszę. Rozumiem, to znaczy chciał pan powiedzieć, że pan po prostu kocha wszystkie te swoje książki, tak jak kobiety się kocha wszystkie swoje dzieci. No cóż, proszę pana, to one sprawiają, że żyje. Proszę nam teraz opowiedzieć o tej kobiecie. Proszę nam opowiedzieć o Elvie Lamour. Proszę. Korespondencja podpisana jest Abel Znorko, Elva Lamour. Znam samą masę szczegółów z pańskiego życia. O tej kobiecie niestety nie wiem nic. Proszę nam o niej powiedzieć. Proszę nam opowiedzieć o Elvie. Ale ta kobieta nie istnieje. Pan występuje w tej książce, prawda? Ja. To pan jest mężczyzną z tej korespondencji. Dlaczego listy tego mężczyzny podpisane są Abel Znorko? Bo to ja je napisałem. Okej, a te podpisane Elva Lamour? Też ja napisałem, a kobieta, którą byłem pisząc, i nazywa się Elva Lamour. Czy ta historia jest wymyślona? Ta kobieta nie istnieje? Nie. Jej postać nie jest nikim inspirowana? Z tego co wiadomo, nie. Nie jest inspirowana jakąś kobietą, nie wiem, jakimiś różnymi kobietami, które pan kiedykolwiek znał, kiedykolwiek kocha? Wie pan, co w tajemnicy jest najpiękniejsze? To, że zawiera w sobie sekret, a nie to, że ukrywa prawdę. Kiedy idzie pan do restauracji, wchodzi pan przez kuchnię, a wychodząc grzebie do śmietnika. Niesamowite, wie pan, bo mówiłem sobie pewnie bezpodstawnie, że po prostu niektórych detali nie da się wymyślić. Bezpodstawnie, to dobre słowo. Chciałbym się dowiedzieć, co to za detal, którego nie da się wymyślić. Czyż obowiązkiem autora nie jest wymyślanie właśnie takich detali, których nie da się wymyślić, a które wydają się być prawdziwe? Kiedy jakaś historia wydaje się autentyczna, nie zawdzięcza tego życiu, tylko talentowi autora. Literatura nie jąka się życia, ona je wymyśla, wyprzedza, panie Lardy. Tymczasem ja nie odtwarzam. Ja tworzę. Spytał pana Homera, czy żył na Olimpie po szybkowu. Uważacie pan za współczesnego Homera? Nie, ale pana biorę za dziennikarza. Czyli to wszystko, czego nie znasz. Świetnie. Doskonale. Bardzo pana przepraszam. Bardzo pana przepraszam, że pana niepokoiłem. Nic po mnie. Ja nie będę pana dłużej niepokoił. Przepraszam. Robię do pana wyjątek. Zapraszam na rozmowę. Czego pan jeszcze ode mnie oczekuje? Prawdy. Pan zawsze mówi prawdę, panie Larsen. Staram się. Ja nie. Pomyliłem się, przepraszam pana bardzo. Do widzenia. Nie jest pan takim tchórzem, jak myślałem. Myślałam, że nie będzie pan potrafił się zdelegować, jak większość pana kolegów. No już dobrze, proszę się nie unosić. Porozmawiajmy spokojnie. Chcę, żeby pan został. Napije się pan czegoś? Kieliszek taki mały. Nic tak nie rozwiązuje języka jak kieliszek z mocniejszego imbryka. Długo pan mieszka na tej wyspie? Dziękuję bardzo.